Hello, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat tego, czego nauczyłam się w ciąży. W ciąży nauczyłam się. I będą to takie rzeczy, naprawdę, od dość błahych do dość poważnych rzeczy. Także słuchajcie, nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Pierwsza rzecz to postawa ciała. Nauczyłam się, słuchajcie, stać. Prawidłowo stać. Co ciekawe, na początku zdobyłam tę wiedzę nie od fizjoterapeutki, nie od kogoś, kto by jakby przekazując mi tą wiedzę, kierował się tym, że jestem w ciąży. Nie. Dowiedziałam się tej wiedzy na warsztatach wokalnych i tam omawialiśmy właśnie Postawę ciała, jak ona ma wpływ na, na to, jak śpiewamy. Był poruszony temat powięzi, tego jak każdy organ w naszym ciele, po prostu jego spięcie oddziałuje na inne organy. I na przykład jak mamy spiętą miednicę, mięśnie na miednicy, czy brzuch spięty, to ta powięź, to wszystko, że to się łączy i potem mamy na przykład... Spięty język, i przez co przeszkadza nam w śpiewaniu. I takie różne rzeczy. I słuchajcie, i wtedy nauczyłam się postawy ciała. Słuchajcie, no to jest game changer totalny w moim życiu. Gdyż ja mam przeprosty w kolanach. Ja mam przeprosty. I jak sobie stoję tak sama, że sobie stanę tak jak ja, tak jak mi się podoba, to ja sobie stoję tak, że moje stopy są trochę odchylone na zewnątrz. Czyli nie tworzą takich dwóch równoległych yy, linii, tylko moje stopy odchylają się na zewnątrz. Możecie sobie to wyobrazić. Dalej. Moje kolana właśnie mają te przeprosty, czyli jest totalny taki łuczek do tyłu. Następnie mam yy, wygiętą miednicę, jakby tak do tyłu, czy do przodu. Ciężko to określić, no tak. Wiecie, że lordoza lędźwiowa, jakby mi się robi, no nie. Że jestem tak wygięta, też tak trochę. No i co? I oczywiście troszkę się garbię. I właśnie na tych warsztatach wokalnych dowiedziałam się po raz pierwszy o czymś takim, że faktycznie szczegółowo zostało wyjaśnione to, jak postawa ciała naszego wpływa na to, jak śpiewamy. Więc to była pierwsza rzecz. I od tych warsztatów ja zaczęłam naprawdę. Pilnować się z tym, jak ja stoję. Pilnowałam tego, czy stoję jest przeprostem, czy moje stopy są odchylone, czy są w prostych liniach równoległych. Kolejna rzecz, że środek ciężkości ciała powinnam czuć bardziej. Na śród stopy, czyli bardziej pięty środek stopy, a nie na palcach. Co też oczywiście w moim przypadku występowało, że przenosiłam cię ciała na palce zamiast na środek stopy. Słuchajcie, to są takie rzeczy, to są takie szczegóły i człowiek sobie uświadamia, że my naprawdę nie potrafimy stać, że nikt nas nigdy nie nauczył, jak poprawnie stać. I my wszyscy w tej sali po prostu tacy pokrzywieni, że to dawało taki dyskomfort, uczucie takiego dyskomfortu, że hej, to mi w ogóle nie pasuje, nie jest mi w ogóle wygodnie. Jak Wiecie, jak się ustawiliśmy w tej poprawnej pozycji, to w ogóle mi nie było wygodnie. Ja się czułam okropnie, czułam jakby, nie wiem, moje kolana były tak do siebie zwrócone, wykrzywione wszystko. No ale nie było tak. Patrzyłam w lustro i było pięknie. Pięknie stałam. Super, wszystko pięknie. Ale ja w mózgu się czułam po prostu najgorzej. Czułam, że jestem po prostu jakaś pokrzywiona. To jest mega ciekawe. I słuchajcie, właśnie wtedy dotarło do mnie to, że właśnie my że nikt nas nie nauczył nigdy, jak powinno się stać, a to jest, słuchajcie, podstawa naszego życia. Dlaczego my potem kończymy z strzelającymi kolanami, z bólami kręgosłupa, z, no, ze wszystkim, słuchajcie, tak naprawdę wszystko? Dlaczego? Bo nie umiemy nawet stać porządnie, stać poprawnie. Nie, nikt z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromny wpływ na nas w ogóle ma po prostu to, jak stoimy. To jest w ogóle hit, nie? Więc takie odkrycie. Słuchajcie, potem oczywiście z fizjoterapeutką moją yy, zaczęłam chodzić na wizyty regularne do fizjoterapeutki urogi i również ona mi na to zwróciła uwagę i dalej mi podtrzymała to, że tak, muszę pilnować tych swoich przeprostów. Jeszcze w ciąży to jest w ogóle jeszcze inaczej, bo w ciąży kobieta naturalnie ma zupełnie inny środek ciężkości, I inaczej to wszystko, no bo wiadomo, brzuch rośnie i jest po prostu inaczej i jest coś takiego, że my kobiety w ciąży przechylamy trochę, jakby jeszcze bardziej pogłębiamy sobie tą lordozę lędźwiową, czyli jakby głowa i plecy górna część pleców idzie do tyłu i tak się wyginamy w taki właśnie łuk. Więc takie przeniesienie klatki piersiowej nad bardziej jakby do przodu, nad miednicę. Czyli myśleć o tym i właśnie ta linia stopy, kolana, miednica, serce krtań, głowa, że to tworzy taką jedną prostą linię, e, wiecie, no i ta właśnie miednica nad miednicą, serce, czyli właśnie, czyli przenieść tą klatkę trochę do przodu e, i wtedy, tak żeby sobie wyobrazić, że serce jest nad miednicą i następnie ktań i głowa. Kolejna rzecz, właśnie kolejna rzecz związana z postawą ciała, to jest to, jak, jakby okręgosłup że kiedyś nam mówili, wyciągnij kręgosłup, tak jakby Cię ktoś y, ciągnął za głowę do góry. No, nie było to do końca jakby dobre, bo od razu co my robiliśmy? Wyginaliśmy się do przodu, klatką piersiową, nie? Natomiast jak już ustawicie sobie wszystko od podstaw, czyli stopy sobie ustawicie, będziecie czuli ten środek wśród y, stopie, potem kolana sobie ustawicie, miednicę, wszystko sobie poukładacie i dochodzicie do kręgosłupa, to wystarczy sobie pomyśleć, Między każdym kręgiem jest przestrzeń, że one jakby lewitują nad sobie, a nie siedzą jeden na drugim, nie? Tylko, że lewitują. I po prostu dla mnie to też kolejny game changer w ogóle super rewelacja. Także, także to jest dla mnie taka nowa rzecz. Tego się nauczyłam, będąc w ciąży, po prostu. Znaczy, to, że akurat te warsztaty wokalne się trafiły, że byłam w ciąży, no to to jedno, nie? Ale, no, mimo wszystko nauczyłam się tego w ciąży. Poza tym, jakbym nie poszła na te warsztaty, to potem nauczyłabym się tego u fizjoterapeutki uroginekologicznej, do której poszłam, będąc w ciąży i ze względu na to, że jestem w ciąży, więc, no i tak bym się tego nauczyła. Także to jest to. Kolejna rzecz, której się nauczyłam, będąc w ciąży, jest w końcu poprawne schylanie się. Podnoszenie rzeczy z ziemi. Możecie mi wierzyć albo nie, ale ja naprawdę podnoszę rzeczy, robiąc przysiad, a nie schylając się jakby głową w dół. Naprawdę. I powiem Wam, że takie to jest satysfakcjonujące, że podnosicie coś z ziemi, robiąc ten przysiad piękny, ładny, taki słowiański i podnosicie i po prostu naprawdę uczucie jest fenomenalne. W ogóle plecy Was nie bolą. Dlaczego właśnie? Dlaczego to robię? Bo jak już dziecko się urodzi, to będzie bardzo dużo schylania się i tak dalej. Więc już teraz chcę sobie wyrobić ten nawyk schylania się tak poprawnie, bo inaczej bóle pleców będą na porządku dziennym, będę sfrustrowana, będę zdenerwowana, a tak już teraz wyrabiam sobie ten nawyk schylania się poprawnie. Yy, I mam nadzieję, że zaowocuje. <grym> Także tak. Kolejna rzecz, moi drodzy, nauczyłam się tego, jak ważne jest moje zdrowie psychiczne, i zobaczyłam, że ja strasznie ignorowałam tę sferę w moim życiu przez całe życie. I tego też nauczyła mnie ciąża. W ciąży za zaczynałam jakoś podświadomie na przygotowywać się do, do nowej roli w życiu. Nowej roli, bycia mamą, bycia rodzicem. I to się wszystko dzieje, mam wrażenie, na poziomie podświadomości, i ja, będąc na terapii z psychologiem, jakby zaczynam to widzieć, że na przykład ym, bardzo zwracam uwagę, będąc w ciąży, na jakieś zachowania, czy to moich rodziców, czy to rodziców mojego męża, czy to. W ogóle rodziców, których widzę gdzieś naokoło. Nie chodzi mi o to, że krytykuję czy coś. Nie, obserwuję, po prostu obserwuję, wyciągam wnioski z różnych sytuacji albo po prostu z obserwacji. Obserwuję te zachowania tych różnych rodziców i często wiąże się to z wielkimi emocjami, że ja się zaczynam denerwować, że mnie coś zdenerwowało bardzo mocno. I bardzo siedzą we mnie te emocje związane właśnie z jakimś zachowaniem, które y, robi jakiś rodzic. I, I ja strasznie to przeżywam. I ona mi powiedziała, że to właśnie może być związane z tym, że ja się przygotowuję do nowej roli, i ja chcę po prostu obrać jakiś swój model rodzicielstwa. I chcę wykluczyć wszystkie złe strony, wszystkie złe zachowania, wszystkie złe jakieś wzorce zachować te dobre. I po prostu stworzyć swój własny model rodzica, nie? I to jest na przykład dla mnie takie ważne. I ogólnie sfera psychiki pierwszy raz w życiu zajmuje jakąkolwiek rolę w moim życiu. Ja przez całe życie spychałam psychikę na drugi, czy nie, w ogóle na, na żaden plan w sumie. Ona była zamiatana pod dywan. Jak się działo coś niefajnego, wypłakać się i zapomnieć i jakoś żyć dalej. Czas leczy rany, nie? No leczy, ale. No, właśnie, nie wiadomo, czy to jest tylko zaklejenie plasterka, a rana się nie zagoiła. No wiecie o co chodzi. Że po prostu ta psychika była gdzieś tam zaniedbana i, będąc w ciąży, jakoś tak do mnie dotarło, że to jest bardzo ważne, bo zaczęłam widzieć, że nie wiem, przez hormony, może bardzo gdzieś dotyka mnie moja emocjonalność i trochę rani i przeszkadza w życiu codziennym. Nie wiem, czy to dobre ujęcie, że przeszkadza. Po prostu zaczęła być bardzo wyraźna. Ona zaczęła się domagać tego, żeby się o nią w końcu zatroszczyć. Yy. I też właśnie ta, to podświadome działanie, że hej, przygotowujesz się do roli yy, mamy. Więc właśnie te obserwacje, które nieświadomie ja po prostu bardziej się wtedy, jak jest się w ciąży, przygotowujesz, to zauważasz rodziców innych, inne dzieci, wiecie, różne takie rzeczy, po prostu gdzieś podświadomie to trafia. I człowiek zaczyna, jakby nowe rzeczy odkrywać. I po prostu dla mnie to był game changer znowu kolejny, że ja postanowiłam pójść w tę stronę, zatroszczyć się trochę o tą psychikę. I ogromnie się cieszę z tego, że to zrobiłam w ogóle, że miałam, że mam możliwość tego, by chodzić na tę terapię, na tę sesję, i myślę, że to jest bardzo cenne. I nauczyłam się, słuchajcie, wielu rzeczy, jeśli chodzi o psychikę. Wielu rzeczy takich jak na przykład akceptowanie tego, że ja mogę czuć jakieś emocje i niebagatelizowanie swoich uczuć i emocji. Że mogę czuć złość i nie ma w tym nic złego, że ja mogę, że może mi się nie podobać czyjeś zachowanie, które mnie rani i ja mogę o tym powiedzieć, że nie muszę wszystkiego wszystkim mówić. Jak kiedyś wychodziłam z założenia, że ja wszystko mogę każdemu powiedzieć. I nauczyłam się tego, że nie muszę i czuję się z tym świetnie, że czuję taką wolność w tym, że ograniczam informowanie ludzi o czymś, o tym, co się u mnie dzieje, że nie mówię wszystkiego, wszystkiego, po prostu wylewam wszystko, nie? Bo bardzo często obracało się to przeciwko mnie po prostu. Bo mówiłam za dużo, zdradzałam wszystko. Otwierałam swoje serce na maksa. I nauczyłam się tego, żeby tak nie robić, żeby jednak oddzielać, przesiewać. Co chce, żeby dana osoba wiedziała, a co nie, że daje sobie czas na tą refleksję, na zastanowienie się, że, że ja mogę zadecydować o tym, co inni będą o nim wiedzieć, jakie informacje i czuję się w tym cudownie wolna. W końcu, pierwszy raz w życiu pierwszy raz w życiu także bardzo dużo przepięknych zmian. Yy, I lekcji, po prostu lekcji. I naprawdę czuję, że wzrastam, czuję, że, że się rozwijam jako człowiek po prostu. I, i wiele, wiele ran gdzieś tam, z przeszłości różnych takich zranień, czy no niefajnych przeżyć, raniących przeżyć to wszystko przerabiam. I zaczynam. Jakby wiecie, być tu i teraz, coraz bardziej. I żyć tym. Co jest w danym momencie ważne, bo w końcu mogę się zająć przeszłością, którą zamiatałam pod dywan. I dzięki temu ja mogę w końcu, wiecie, iść do przodu bardziej. Także bardzo duży game changer, jeśli o to chodzi. Kolejna rzecz. Nauczyłam się spędzać czas wolny, bez wyrzutów sumienia. To jest kolejna rzecz. Słuchajcie, jak ja miałam. Po prostu spędzić wolny czas. Nie wiem, obejrzeć jakiś film. Po prostu nie robić nic produktywnego. Ja miałam takie wyrzuty sumienia, że ja powinnam teraz robić to, to i to, a nie, zaj a nie jakieś tracenie czasu, w ogóle tracę czas, tracę czas. Świadomość tego, że za parę miesięcy pojawi się mały człowieczek, który będzie wymagał od ciebie twojej atencji 24 godziny na dobę i zapomnij w ogóle o sobie. <laughs> wiecie, zakładam tak, no. Opieram się na tym, co mówią ludzie, bo sama no to będzie moje pierwsze dziecko, więc wiecie. Ale po prostu ta świadomość sprawia, że. Okej. Okay. To może ja teraz trochę postawię na siebie, trochę sobie pozwolę na to, żeby sobie odpocząć, żeby się zająć jakimiś yy, zajawkami, właśnie, żeby odpocząć, żeby wykorzystywać te wolne chwile, na spędzenie czasu w ciekawy sposób, na relaks, na odpoczynek, na wyspanie się, na to, żeby nie zarywać nocek, tylko żeby sobie po prostu pospać. Wiąże się też to z tym, co mówiłam w ostatnim odcinku na temat ciąży, że też jak się jest w ciąży, to kurde bądź w tej ciąży. Korzystaj z tego czasu, że jesteś w ciąży, że możesz właśnie odpoczywać, że jeżeli Twój organizm mówi Ci idź spać w dzień, już trzeci raz. To idziesz spać trzeci raz tego dnia do łóżka, idziesz leżeć, spać i odpoczywać, bo twój organizm tego potrzebuje, bo jesteś w ciąży, nie jesteś normalna. No, nie wiem, jak to brzmi według Was, ale no jest to stan odmienny. Mm, zupełnie co innego niż nie w ciąży. Naprawdę, jesteś jakby ja, przynajmniej to jest moje osobiste zdanie, jestem zupełnie inną osobą niż jak nie byłam w ciąży. Więc naprawdę nie bagatelizujmy tego, nie ignorujmy tego faktu, że kobieta w ciąży po prostu jest w stanie odmiennym. Nawet, tak sobie teraz pomyślałam, że nawet zgaga jest inna w ciąży niż nie w ciąży. Uwierzcie mi, masakra. W ciąży nauczyłam się jak czytać książki szybko się wiąże to z tym właśnie że mam ostatnie miesiące na to żeby właśnie w końcu sobie przeczytać książki a naprawdę zatęskniłam za tym naprawdę za tym za tym jak byłam mała kochałam czytać książki po prostu kochałam szkoła niestety zabiła to trochę we mnie bo trzeba było czytać z obowiązku z przymusu na ocenę więc po tych latach szkoły po tych wszystkich latach w szkole yy, ja przestałam lubić czytać książki, i sięgałam potem po takie książki rozwojowe i tak dalej, ale to tak mało, bardzo nie wiem, jedna książka na rok. No więc wiecie. I teraz znowu tak to mi do, do mnie dotarło: Ej, przecież ty lubiłaś kiedyś czytać książki. Jak urodzisz, to nie będziesz mieć czasu w ogóle na czytanie książek. Więc może wróć do tego teraz? Masz jeszcze trochę czasu? Wolnego. I słuchajcie, no i faktycznie mam y, te książki, ale strasznie bolało mnie to, że tak wolno je czytam. I że się boję, że nie zdążę ich wszystkich przeczytać tych, które, te, które sobie wybrałam na czas jeszcze do końca ciąży, y, że nie zdążę tego przeczytać. I wstawiłam na Instagrama zapytanie, czy są tu osoby, które umieją czytać tak szybko. Bo słyszałam o takim czymś, że ludzie łapią wzrokiem po prostu y, tekst. I jakby czytają, jakoś tak nie potrafiłam tego nigdy zrozumieć. Napisałam, czy są tu takie osoby. Odezwała się do mnie jedna znajoma, Patti, pozdrawiam cię bardzo serdecznie znowu. <grym> pozdrawiam, że ona, jak studiowała prawo, była na studiach prawniczych, no to po prostu trzeba było czytać szybko. Działa to w ten sposób, że nie możesz się skupiać na literkach pojedynczych i na pojedynczym słowie, tylko spróbuj ogarnąć wzrokiem dwa słowa i lecisz. Po dwa słowa po prostu, nie? Oczywiście czytaj ze zrozumieniem, więc ja na przykład robiłam tak, że ok, łapałam wzrokiem te dwa słowa, ale jak nie wiem, pojawiło się jakieś mega trudne słowo i musiałam sobie powtórzyć, bo nie zrozumiałam tego, no to ważniejsze jest dla mnie zrozumienie treści, <grym> a nie po prostu przeczytanie czegoś szybko. Więc cofałam się i sobie czytałam jeszcze raz. Ale słuchajcie, no naprawdę to działa. Nasz mózg jest po prostu niesamowitym geniuszem. <grym> po prostu naprawdę jest. To nie jest tak, że jak się tak szybciej czyta, jak ktoś słyszy, że o, szybko czytam, że ktoś szybko czyta, to od razu, o, to pewnie nic tego nie rozumie, i to jest takie, o, szybko czyta, a nic z tego nie wie. Właśnie nie! Słuchajcie, zaufajcie swojemu mózgu, mózgowi, że on potrafi. Naprawdę on potrafi. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że 12 lat jak mniej więcej się edukujecie, czytacie i tak dalej, i naprawdę wasz mózg potrafi to robić. I to jest super. I potem po trzy słowa, cztery niby też można, ale ja no, na razie jestem nadal na etapie czytania po dwa słowa. Albo po trzy, czasami się uda, jak są takie krótsze. I naprawdę przyspieszyło mi to tempo czytania i tak się z tego cieszę, bo czuję, że zdążę, że zdążę przeczytać to, co chcę. Um, no, także to jest kolejny taki fajny game changer. <grym> Kolejną rzeczą, którą, której nauczyłam się, będąc w ciąży. To jest podejście do aktywności fizycznej. Trochę wspominałam już o tym w pierwszym odcinku w ogóle na podcaście, w styczniowym podsumowywaniu, że wykonując ćwiczenia stawiam na to, by rozumieć po co to robię, po co robię dane ćwiczenie i co ma ono mi dać. I znowu będę się powtarzać, ale jest to kolejny game changer. To jest kolejna rzecz. Ja sobie bardzo zawdzięczam to, że ja już od młodości w ogóle tak nas mama wychowała. Że myśmy bardzo dużo mieli aktywności fizycznej. Rowery to był w ogóle na porządku dziennym. E... Swoją drogą jest to najsmutniejsze dla mnie, że strasznie mi brakuje roweru. Wy nawet sobie nie wyobrażacie. Ja po prostu. Ja. Świadomość tego, że na rowerze bym przejechała gdzieś w 5 minut, a tak to muszę się jakimś autobusem czy samochodem przedzierać przez te korki i w tej duchocie, w tym jakby w tym pojeździe, a na rowerze ten wiatr to wszystko, no po prostu tak mi tego brakuje. to jest Najbardziej mi tego brakuje Ever, jeśli chodzi o ciążę. To tak z minusów. Natomiast, no, wracając. Mama nas bardzo tak wychowała w aktywności fizycznej. Ona nas y, motywowała do tego, żeby nasz wolny czas spędzać aktywnie, żeby się ruszać jak najwięcej, żeby właśnie jeździć na rowerze, żeby uprawiać jakiś sport. Tego było dużo. B bardzo we mnie zasiała to ziarno tej miłości, pasji do aktywności fizycznej, za co jestem jej dozgonnie po prostu wdzięczna. Więc ja byłam bardzo zapaloną taką aktywnie y, sportowo dziewczyną, nastolatką i w ogóle. Więc na pewno na plus. Natomiast to zawsze było takie wykonywanie ćwiczeń. Takie mechaniczne, że o, zrobię tam ileś tam powtórzeń i będą efekty. Teraz jakby zmieniło mi się trochę myślenie na to, że liczy się właśnie jakość niż ilość. Bo na przykład znowu retrospekcja, jak byłam młodsza nastolat, w wieku nastoletnim i tak dalej, to biegałam. Tylko że problem polega na tym, że nikt mnie nie nauczył biegać. Nie poszłam na żaden kurs. Czy coś, żeby się dowiedzieć, jak poprawnie biegać. No bo co, biegać każdy potrafi, nie? Słuchajcie, tak jak stać każdy potrafi. No właśnie nie. My w ogóle nie potrafimy stać. W ogóle nie potrafimy oddychać, a to już swoją drogą. No, także słuchajcie. No i nie potrafimy biegać, no więc ja nie potrafiłam biegać. I teraz mam rozwalone kolano, więc ja już o bieganiu w ogóle zapominam na całe życie. Nie chcę sobie tego robić, nie wrócę nigdy do biegania, to już wiem na pewno, jest wiele innych aktywności. Po prostu mam taką trochę traumę, można powiedzieć, że ja tyle biegałam, tyle się starałam, po czymś sobie rozwaliłam kolano i jakby... W ogóle pamiętam ten ból, bo ja miałam tyle kontuzji po tym bieganiu, a mimo to biegałam, więc dramat, słuchajcie, nie róbcie tak, naprawdę nie róbcie tak. Bo to szkoda, szkoda naprawdę. Lepiej pójść nauczyć się, jak się powinno biegać... Yy... No i, i tak dalej, po prostu wydaje mi się, że to jest bardzo kruchutki temat i bieganie jest naprawdę niebezpieczne, więc lepiej się dowiedzieć, jak to się robi i tak dalej. No i wracając do tej właśnie aktywności fizycznej, teraz aktualnie skupiam się na jakości, czyli nie liczy się ilość powtórzeń, tylko jakość. Skupiam się na tym, czy oddycham w trakcie wykonywania ćwiczeń, czy czuję w odpowiedni sposób to ćwiczenie, czy czuję. To, co powinnam czuć, czy nie spinam się, czy jeszcze raz, czy oddycham. Słuchajcie, my zapominamy o oddychaniu przy to jest w ogóle straszne. Ja zawsze zapominam o oddychaniu. Wstrzymywanie powietrza to jest najgorsze, co możemy sobie zafundować podczas treningu. No a już w ogóle w ciąży, w ciąży trzeba się dotleniać, bo nie dotleniamy tylko siebie, tylko też drugiego człowieka w nas. W ogóle, jaka jestem strasznie rozgadana dzisiaj, co się dzieje. <grymka> Katarynka po prostu. No i, i tak, więc to jest kolejny, kolejna rzecz, którą bardzo się cieszę. Daje mi taką, takie poczucie satysfakcji, że w końcu dojrzałam do tego, żeby faktycznie stawiać na jakość i na to, że to ćwiczenie naprawdę mi coś daje, jeżeli ja to zrobię dobrze, a nie nie wiadomo ile razy, że po prostu super, 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 super. Naprawdę. Więc to jest super zmiana i jakby nie wyobrażam sobie już tak nie robić. No po prostu to już są takie nawyki, że nie wyobrażam sobie jakoś tak wrócić do tego, co było kiedyś, nie? Do takiego mach machinalnego, byle zrobić i jak najwięcej i tyle. O wiele lepiej się czuję, kiedy wykonam trening po prostu super dobrze, poprawnie. Kolejną rzeczą. Jakiej nauczyłam się, w, będąc w ciąży, jest picie wody. Natomiast osoby, które nie znają mnie osobiście, muszę Wam coś powiedzieć. <grym> wszyscy, wszyscy, którzy gdzieś mnie, albo mnie znają, moi znajomi, albo po prostu, którzy mnie gdzieś widzieli, to widzieli mnie z butelką wody. I jest tak od. No, wydaje mi się, że od gimnazjum na pewno. Właśnie nie wiem, jak to było w podstawówce. Natomiast w gimnazjum dzień w dzień ja chodziłam. Wtedy jeszcze nie było tych, wiecie, butelek DAFI czy coś. Więc były tylko te butelki w plastikowych, no plastikowe butelki. Codziennie. Przychodziłam do szkoły z półtora litrową butelką wody, i ja z nią chodziłam po prostu po korytarzu. I ja ją wypi wypijałam po prostu w ciągu dnia. To jest ciekawe w ogóle. I naprawdę wszyscy mnie kojarzą, wszyscy moi znajomi mnie kojarzą z butelką wody. Jak widzą, że ja nie mam butelki wody, to Tesia, co się stało? Co to w ogóle się stało z tobą? Gdzie ty masz wodę? <grytanie> ja po prostu mam coś takiego, że ja muszę pić ciągle wodę, bo ja jak nie mam wody pod ręką, ja mam od razu suche gardło. Już mnie coś dusi w gardle, już po prostu coś jest nie tak. Ja muszę cały czas się nawadniać. Ja to odkryłam w gimnazjum i ja po prostu, nie wiem, ja bez wody się nie ruszę. Nie ruszę się bez wody. To jest jakby dla mnie to jest trzecia ręka moja. Naprawdę autentycznie cały czas tu przy sobie teraz też mam butelkę z wodą i cały czas piję. No i słuchajcie, więc ja od lat tak mam. Od lat. Natomiast słuchajcie, będąc w ciąży jeszcze bardziej się nauczyłam pić wodę, piję jej jeszcze więcej niż piłam do tej pory. Będąc w ciąży teraz, kiedy nie napiję się odpowiedniej ilości wody, albo na przykład od rana zapomnę pić i przypomnę sobie dopiero, no właśnie, kiedy, kiedy zacznę czuć skutki tego, kiedy zacznę odczuwać skutki tego, że nie piłam wody. To wtedy dopiero zaczyna mnie, i to jest gra, bo wciąż ja czuję, że ja nie piję wody jeszcze bardziej. Zawroty głowy, jakieś migreny, ospałość, taka ociężałość, po prostu brak chęci do życia w ogóle czegokolwiek. Wystarczy zacząć znowu pić wodę regularnie, cały czas popijać cały czas i już wraca to wszystko, nie? Bo no to się tam wiąże z ciążą, z tym jak ta krew krąży w organizmie i tak dalej więc to jest ogromnie ważne więc jeszcze, jeszcze nauczyłam się pić wodę jeszcze lepiej będąc w ciąży, więc to jest też kolejna super rzecz i po prostu niech tak zostanie o właśnie, a propos Gagi, o której już wspominałam tutaj to w ciąży jest dramatyczna zgaga, słuchajcie, zgaga w ciąży to jest jakiś kosmos. No uwierzcie mi, ja nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego, e, jak nie byłam w ciąży, a miałam zgagi mocne. Naprawdę wystarczyło, że zjadłam, zjadłam kawałek kiełbasy na grillu i dosłownie nie, że całą kiełbasę, tylko kawałek kiełbasy odkroiłam sobie od kogoś na przykład. Ja miałam już zgagę, ja już umierałam. W ciąży to jest raz dziesięć. Jeszcze macie w żołądek, nie wiadomo gdzie. Ja mam wrażenie, że ja mam mój żołądek na... Tam gdzie serce ogólnie. I to jest taka krótka odległość. No tak, tak to czuję po prostu, nie. Że to wszystko jest takie ściśnięte, te narządy, tak wyżej to wszystko jest, nie wiadomo gdzie. Po prostu i, i naprawdę jest ciekawie, więc picie wody mnie ratuje. Ostatnio byłam na e, urodzinach, na 90. urodzinach dziadka, pradziadka e, mojego męża. Byliśmy i zapomniałam wziąć mojego taka, takiego syropu na zgagę właśnie. I byłam załamana, nie, no bo tam wiecie, w restauracji, jakieś jedzenie, obiad, y, ciasto i w ogóle także dużo tego było. Coś tam trzeba było zjeść. Więc ja już wiedziałam, a wcześniej jeszcze y, jadłam taką zupę, nie pamiętam, jak się nazywa. Dość taką intensywną w smaku, trochę ostrą, więc już po tej zupie miałam takie. Uuuh. Już coś się zaczyna, nie? No ale potem jeszcze jechaliśmy właśnie na tą imprezę. Jeszcze dużo siedzenia, cały czas na siedząco, to też ma strasznie duży wpływ, nie, nie w ruchu, tylko siedząc, więc to już w ogóle wasakra. Cały czas siedzieliśmy, no i co? Stały na stolec banki z wodą yy, z miętą i z cytryną i ja wypiłam hektolitry tej wody na tej imprezie. I dzięki temu nie miałam zgagi. W ogóle, w ogóle. A wiecie, jeszcze przed tą imprezą ona naprawdę się już rozwijała, i ja naprawdę mogłam skończyć tragicznie. Natomiast dzięki temu, że cały czas piłam wodę, cały czas, 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 cały czas to nie miałam tej zgagi. Także super. Woda ma moc, słuchajcie. Ostatnim punktem tego, czego nauczyłam się będąc w ciąży, jest weryfikacja relacji. Mm, oczywiście, że tak, moi drodzy. Oczywiście. Tak jak każda zmiana w naszym życiu, taka mocna zmiana w, w życiu człowieka, naprawdę weryfikuje relacje, weryfikuje ludzi po prostu. I wychodzi to samoistnie. Nie trzeba się specjalnie starać. Nie trzeba tak naprawdę robić nic. Relacje same się weryfikują. Weryfikuje się to, jakie osoby bezinteresownie chcą Ci pomóc. Weryfikuje się to, kto da życie prawdziwym wsparciem. Kto w ogóle interesuje się Tobą, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jest to wyjątkowy czas w Twoim życiu. I takie osoby, one same przyjdą, one same przychodzą, same pojawiają się w w twoim życiu i po prostu. I to jest niesamowite. No, ale z drugiej strony właśnie też weryfikuje się to. <laughs> to drugie oblicze niektórych ludzi. Ich prawdziwa taka twarz. Do tej pory było fajnie, ale coś się u was zmieniło, tak? U nas w sensie. <laughs> coś się w moim życiu zmieniło, więc zmieniła się ta relacja. Trochę dystans, trochę takie. Odejście, po prostu odsunięcie. To, co teraz mówię, łączy w sobie trochę dwie sprzeczne zależności. Pierwsza, prawdziwych przyjaciół poznaje się, kiedy się coś osiąga. I uważam, że to jest bardziej w tę stronę. W ogóle ja uważam bardziej w tę stronę, że to działa. Prawdziwych przyjaciół poznaje się wtedy, kiedy ci się powodzi. I jednocześnie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Dlaczego? Bo w ciąży jest super. Przygotowujecie się do rodzicielstwa i w ogóle jest ekstra, i dostajecie wsparcie od osób i radość. I te dobre osoby będą się cieszyły razem z wami, będą was wspierały w tym, będą wam chciały pomóc. Bezinteresownie w ogóle yy, takie osoby, złoto, to, to jest przyjaciel. Natomiast taki moment w życiu też wiąże się z jakimiś yy, niepowodzeniami, z jakimiś trudnościami. Życie naprawdę obraca się o 180 stopni, i właśnie dlatego mówię, że to łączy w sobie dwie rzeczy. Prawdziwych przyjaciół poznaje się też w biedzie, czyli faktycznie potrzebujecie pomocy. I kto z tych osób faktycznie Wam pomoże? Czy znajdzie się taka osoba? I znajdzie się, naprawdę znajdzie się, ale znajdzie się też taka osoba, która Wam powie: Ha, no właśnie. Nie. Postawię tu trzy kropki. Okej, okay, kochani, to już jest wszystko na dziś. Yy, fajnie było sobie z wami pogadać. <gryw> bardzo lubię to robić, lubię sobie z wami tutaj, lubię się tak przed wami otwierać. Yy, bardzo się cieszę, że słuchacie, że komentujecie te odcinki, że jesteście po prostu, że zaczynamy tworzyć jakąś fajną społeczność tutaj. Po prostu jestem mega wdzięczna każdej osobie, każdej osobie. Która w jakiś sposób wspiera to, co robię, czy to subskrybując kanał, czy to komentując, słuchajcie, komentarze to jest mega wsparcie dla mnie. Ogromne. Nawet komentarz w postaci serduszka, <grych> czy jakieś emotki po prostu dla mnie to jest ogromne wsparcie, więc nie bójcie się, nie krępujcie się. Możecie zostawić jakikolwiek komentarz. Także ogromnie, ogromnie, ogromnie dziękuję Wam jeszcze raz. Zapraszam Was na mojego Instagrama, zapraszam Was na mojego Facebooka, na Spotify. Też możecie odsłuchać te odcinki. No i co, kochani, słyszymy się w przyszłym tygodniu? A, nie wiem, czy zauważyliście, w zeszłym tygodniu nie było vloga. Trochę się zastanawiam, czy by właśnie nie zrobić przerwy od vlogów i wrócić do nich za jakiś czas, bo bardzo intensywny teraz czas mam, ale to zobaczymy. Najwyżej będą się pojawiały trochę mniej po prostu regularnie. W każdym razie podcasty zostają i muszą zostać i mnie to nie interesuje, także <noise> słyszymy się za tydzień w środę na 100%. Także trzymajcie się kochani, życzę wam wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień i na cały tydzień i do usłyszenia za tydzień w środę. Pa!